Chociaż dzisiaj główną informacją będą dane ze Stanów Zjednoczonych dotyczące PKB za drugi kwartał, to sesja w Europie rozpoczęła się od słabych odczytów z Francji. PKB kwartał do kwartału wzrósł zaledwie o 0,2%. To drugi podrząd słaby kwartał we francuskiej gospodarce. Pierwszy także zakończył się wzrostem o 0,2%, także widać, że ten Sentyment w Europie może być stosunkowo słaby, patrząc na szczegóły danych francuskich niezadowalająco wygląda konsumpcja, słabo wyglądały inwestycje. Także te perspektywy wzrostu gospodarczego mogą być słabsze w drugim kwartale niż. To wcześniej oczekiwano. Natomiast jeżeli chodzi o dane ze Stanów Zjednoczonych, to w ujęciu zanualizowanym ekonomiści oczekują 4% wzrostu, czyli 1% kwartał do kwartału wyrównane sezonowo. Zobaczymy, czy będzie zaskoczenie w górę czy w dół. Wczoraj dane PKB. Modelu PKB rezerwy federalnej z Atlanty zostały zrewidowane. Wcześniej sugerowały wzrost w granicach 4,5 teraz nieco poniżej 3 ze względu na mniejszy wkład inwestycji czy eksportu netto. Natomiast te dane, jak wiadomo, przy tych pierwszych odczytach są trudne do oszacowania i zobaczymy, jakie będą faktycznie po południu. Gdyśmy mieli publikacje w granicach 4,5-5%. To wydaje się, że to powinno pomagać dolarowi. Jeżeli zaś chodzi o sytuację na złotym, to wczorajsze wzmocnienie amerykańskiej waluty zaszkodziło nieco złotemu, natomiast cały czas jesteśmy na euro złotym poniżej granicy 430 i wydaje się, że raczej nie powinniśmy wyraźnie przekroczyć tego poziomu 430, nawet w wypadku w miarę dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych. Te ostatnie ustalenia na linii Trump, Juncker powinny sprzyjać stabilizacji raczej polskiej waluty niż zwiększenia jej wahań, nawet w przypadku lekkiego pogorszenia się sentymentu do walut rynków wschodzących.